Hola compañeros, mi nombre es Mateo i zapraszam do kolejnego, dziewiątego już odcinka z naszej serii z gry Diablo 2 Resurrected na hardkorze, na Battle.necie. Gra postacią rankingową, naszą zabójczynią, pod trapy. Ślad Inferna, dowiedziałem się, że Ślad Inferna, mimo iż tutaj są jakieś tam buffy, to chyba Ślad Ognia ostatecznie i tak będzie lepszą pułapką. No ale mimo wszystko chciałbym się o tym osobiście przekonać. Spróbuję zaryzykować ten Ślad Inferna, jednak będę dalej maksował. Zobaczymy, czy jak będę miał go na, powiedzmy, tym właśnie jak przewidywałem, na około szóstym poziomie, to czy to faktycznie będzie robiło większe dipsy. Też dowiedziałem się, że jest jakiś bug podobno, że jak mamy więcej niż dwie pułapki, no to że niby one niby nie zadają obrażeń. Animacja, że niby jest, że tam biją, ale obrażenia to chyba tylko dwie z tych pięciu, powiedzmy, biją. I nie jestem pewien, czy ten sam bug jest ze Śladem Inferna. Tam akurat jasnej informacji chyba nie dostałem, takiego potwierdzenia jednoznacznego, powiedzmy. W każdym razie idziemy w teren, idziemy zabić Szenka Nadzorcę. A, i dowiedziałem się, oczywiście sobie przypomniałem, że duch oczywiście w czteroslotowcu musi być, więc mogę zapomnieć o tym. Idheletha można by tu też zrobić, bo Idheleth może być, okazuje się, też w mieczach, w broniach drzewcowych. To pod Orsola trzymamy, to pod Przysięgę Starożytnych też możemy trzymać, tego się pozbędę, ten miecz trzyslotowy mi się do niczego nie przyda. Jakby się znalazł jakiś pałasz czteroslotowy, no to byłoby super. Chwila, tutaj złota nie chcę, przepraszam. Tutaj. I tyle. Taleth sobie też przypomniałem, co dawała ta zbrojka, to słówko, to skradanie się. Odporność na truciznę między innymi, tam 30% by było. Nie ma tam chyba bonusu do obrony, więc z tego powodu kiepskie. Tam niby jakieś odzyskiwanie równowagi. Szybko rzucania czarów. No nie ma tam jakichś wybitnych bonusów pod naszą zabójczynię. Nie będzie. Nieważne po co ja bym te zabójczynie robił. No chyba żebym spamował z ognistego podmuchu, no to może. No to szybkość rzucania czarów byłaby spoko. Pewnie szybkość odzyskiwania równowagi będzie czymś, na czym będzie mi bardziej zależało ostatecznie. A, jesteśmy w piątym akcie, więc odwiedzamy od tego momentu wszystkie lokacje poboczne. Nie będę oczywiście dokładnie obchodził wszystkich lokacji, ale będę na pewno chciał obchodzić wszystkie lokacje poboczne. Tak, także tak będzie. Mi się bardziej podobało, jak w starej grafice używali tego ciosu swojego, bo tak bardziej w ziemię faktycznie wbijali te swoje kolce. A teraz jakoś tak bardziej przed siebie, co niby nie przeszkadza, jeżeli stoją normalnie na takim gruncie, ale jak są tutaj na krawędzi i używają tego, to wygląda tak, jakby w stronę tych kolców to pociągali, i to tutaj wygląda strasznie źle, jak są na takiej krawędzi. To możemy tu zobaczyć teraz, jak oni będą z tego używać. No i to wygląda legitnie, jak oni tak w ziemię to wbijają tam. A na tej grafice to tak, o, widzicie to, te brednie? Przecież to jest śmieszne. Jak to wygląda. Co to jest? Co to ma być w ogóle? To jest co najmniej zabawne. Na swój sposób też dosyć klimatyczne. Nie będę tego tak stuprocentowo hejcił. Może wystarczy na to spojrzeć w inny sposób, pod innym kątem, i też będzie spoko. Jak najbardziej, ale wolałem chyba te stare. Wyglądało jakoś tak normalniej. Kapliczka many. Pięknie. W kryształowym mieczu nie mogło być czterech tych slotów, nie? W pałaszu musi być, albo w tym takim długim mieczu, nie? To szybkość rzucania czarów nie zwiększa, nie? Tylko szybkość ataku i bieganie, chodzenie. No samo bieganie, chodzenie będzie bardzo przydatną, także siako rzeczą defensywną.
żeby się oddalać od przeciwników, zwłaszcza, że jesteśmy pod pułapki, no to chcemy się od nich oddalać. Jak będziemy starożytnych bić, na przykład, też się to bieganie przyda na pewno. No bo nie sądzę, żeby mi się chciało jakoś stać w miejscu, gdy będę walczył z starożytnymi. Mimo, że jest to na normalu. No na normalu nie mają wylosowanych żadnych bonusów dodatkowych, więc na normalu teoretycznie starożytni no nie mogą być groźni. Ciężko, żeby akurat starożytni mieliby być jakkolwiek groźni na tym, na normalu. Ale powiedzmy, że na koszmarze nie muszą, ale mogą już być jako tako groźni. Może być sytuacja, że jeden dostanie przekleństwo, drugi dostanie aurę fanatyzmu, trzeci dostanie wyjątkową siłę albo jeszcze aurę mocy. No i to może być groźne. Albo jeden będzie miał zaklęte zimno, drugi zaklęte na przykład błyskawice, a trzeci aurę przekonania, nie? No to wtedy będzie groźnie, choćby nie wiem co. Natomiast jeżeli chodzi o Hel, gdzie na Helu losuje im dwa bonusy, każdemu z nich, no to na Helu z kolei nie można powiedzieć, że może być groźnie, tylko należałoby powiedzieć, że może być niegroźnie. I że jest bardzo mała szansa na to, że to nie będzie groźne na Helu. Musieliby dostać jakieś naprawdę mało użyteczne umiejętności, które by się w dodatku w żaden sposób nie skąpiły. Mogliby mieć tę aurę, powiedzmy, celności. Ona nie zwiększa obrażeń, tylko po prostu celność. Ta błogosławiona celność nie byłaby jakaś mega problematyczna. No, się no byłaby, jakbyśmy polegali właśnie na wysokiej obronie i taka błogosławiona celność by się nagle przebijała przez naszą obronę. To mogłoby być problematyczne, ale nie byłoby jakieś zabójcze. To byłoby takie do skontrolowania miksturami. Po prostu. Na pewno kamienna skóra by nie była groźna, na pewno odporność na magię by nie była groźna. Wyjątkowa szybkość mogłaby trochę być, ale jakoś nie specjalnie. Spalenie many, teleportacja, wiecie, takie rzeczy jakby się polosowały im, no to teoretycznie nawet na Helu walka mogłaby być w miarę easy. Ale mała szansa, nie? Bardzo mała szansa, żeby na Helu starożytnych wylosowało w jakiś taki lightowy sposób, nie? Który masz poziom najmniej 25. Dokładnie taki poziom był potrzebny, żeby korzystać z nowej broni. Masz już spełnioną siłę, tylko jeszcze 16 zręczności ci potrzeba. No to jeszcze trochę. No dużo mikstur z tych super się zbiera teraz. No byłoby miło, jakby powpadały drugopoziomowe, te pierwsze z kolei przedmioty unikatowe. No mówię, ten czepek drugopoziomowy, czyli bojowy kaptur, czyli wieśniacza korona. Ta szarfa drugopoziomowa, która w sumie nie pamiętam jak się nazywa drugopoziomowa, ale unikalna, to jest sznur uszu. Sznur uszu akurat nie byłbym jakoś bardzo potrzebny na normalu, grając pod trapy, ale później, jak będę grał jednak pod dyscypliny cienia, czy pod właśnie te sztuki walki, jak będę się tam wręcz wpierdzielał do wszystkiego, no to się przyda wtedy. Mana, wzmocnienie. Wielki hełm, może jakiś lepszy pod Lord Sola. Najemnik mi prawie padł.
No jest podor sola, ale taki eteryczny. No ne. Najemnikowi zabieramy odporność na ogień? Dużo ognia nie ma w tym akcie. Niby. Siłę do 80 w razie czego bym sobie już zapełnił. Przyda się. No i dalej w to idę. Na czwartym poziomie. No już bije ładnie. Można by wrócić do testowania tego. Teoretycznie ostatnio na trzecim poziomie to testowałem i było w sumie beznadziejne. W czwartym akcie na istoty z odpornością wysoką na ogień. No nie wiem. No mogę sprawdzić. Wróćmy do tego trapa na chwilę. Na pewno te błyskawice, pamiętam, z 24 poziomu, jak się to brało, to też zanim to się faktycznie stało skuteczniejsze od tego, to pamiętam, że też trochę minęło. O kurczę, to też w ogóle coś wzmocnili, zmienili. Wartownik błyskawic dodaje jeden strzał na 4 poziomy. Czyli jak tu będzie mieli 20 punktów, to to będzie strzelało w sumie 10 razy. I w ogóle porażająca pajęczyna dodaje dodatkowy pocisk. To chyba było z tym pociskiem, nie jestem pewien. Ognisty podmuch tutaj plus jeden pocisk na 3 poziomy. Właśnie to też ma pociski. Porażająca pajęczyna... W ogóle to się inaczej nazywało chyba. Porażający pająk... Znaczy, ja to nazywałem chyba pająkiem, nie? Możliwe, że to była pajęczyna. Ja to chyba po prostu zawsze nazywałem pająkiem. No w każdym razie dosyć przyjemna też ten trap, ten elektryczny, bo to nie było coś takiego, że się rzucało taką jakąś tam kulkę błyskawicy i biło to błyskawicami, tylko rzucało się takiego trapa, który się przez chwilę utrzymywał na ziemi, tak jak ściana ognia mniej więcej, coś takiego, no i przeciwnicy, którzy w to wdepnęli i na tym stali, otrzymywali normalnie obrażenia co jakiś tam czas. I to było naprawdę skuteczne. I było to też dosyć takie sporawe, jak się miało na w miarę wysokim, powiedzmy, levelu. Miałem testować tego trapa innego tam. Halabarda w ogóle, może jakaś fajna będzie. Heraldyczna tarcza, to jest pod paladyna, to nie. Ale też sobie sprawdzimy. W ogóle zbroja płytowa możemy sprzedać. Płytówkę sobie weźmiemy na sprzedaż. Będzie droga na pewno. I przy okazji światło mogę zapalić w pokoju, bo to już jest ten moment, w którym się zaczyna ściemnieć. Też w razie czego oczywiście zasłonię tutaj zasłony. Tylko jeszcze muszę przymknąć trochę bardziej wyjście na taras, żeby nie siedzieć... O, już komar wleciał i już tu, kurde... Ej, dupy. Tak to jest w tej Grecji. Upały się już skończyły dosyć dawno. Jak ja to nagrywam, to jest końcówka października. W zasadzie nie, to nie taka końcówka. Końcówka października to będzie, jak ja to będę wrzucał na YouTube'a. Będzie 28 chyba października, jak to będzie opublikowane. Ja teraz mam 19. W każdym razie... no upałów już od jakiegoś miesiąca tutaj nie mam. Ale jest nadal ciepło. Ale już pewnie lada dzień jakoś prawdopodobnie będę na długi rękaw nagrywał, tutaj siedział. Probably. Dobra, no super mikstury na pewno będę chciał. W sensie, no, leczenia, tak? Powiedziałem to, po czym sprzedałem. Nie wiem. Miałem tam klejnot, który zwiększył obrażenia, niby. Halabarda w ogóle normalna szybkość ataku to jest niska. Halabarda niby fajna, masakry. Nie? Szkoda, że jeszcze nie jest dzika halabarda masakry. Dzięki. 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 Minimalne obrażenia spadają faktycznie, maksymalne są praktycznie takie same. Dzięki.
I attack speed będzie większy, więc może tak naprawdę DPS-y będzie miał lepsze halabardy. Tak w gruncie rzeczy. Ta odporność nogiem w tym momencie daje mu 25%, tak naprawdę nie 28%, bo już ma... Już jest bliski jakby wymaksowania. No dobra, zostawię mu tego resa mimo wszystko, niech ma. Najemników przeważnie jednak te żywiołowe najbardziej naparzają. Jest i transmutacja, trochę więcej złota. Dobra. Czyli tak, mamy Szenka załatwionego, więc można by pewnie... Aha, Larzuk w prawie gniazda. Musimy odnaleźć żołnierzy, żeby dostać runy, żeby sobie zrobić Ralord Tala, albo Sola byśmy chcieli. Sol jest nam potrzebny, żeby zrobić sobie Ord Sola. To jest najbardziej pożądana teraz przeze mnie runa. Sol. Jeszcze żyjesz? W ogóle nie otrzymał obrażeń. Drugi był. Zbroja płytowa znowu. W takiej zbroi płytowej w sumie taletka bym zrobił nawet. Czemu nie? Niezły pieniek z toporem wbitym. Też coś takiego kiedyś było, proszę bardzo. Tutaj będzie pierwsza zewnętrzna, ta poboczna, nie zewnętrzna lokacja, tylko właśnie wewnętrzna lokacja, pierwsza poboczna, także wchodzimy do niej od razu. O, to się nazywa Abaddon tutaj, nie? Się już najechałem wcześniej, ale nie zwróciłem uwagi. Teraz będziecie myśleli, że tak naprawdę nie pamiętałem, tylko po prostu sobie podejrzałem. Ja pamiętałem akurat. Tutaj też mam pewien sposób na zapamiętanie, co gdzie jest. Może to jest trochę naciągane i to jest takie bardziej na zasadzie, jakby to powiedzieć, że to może być kwestia gustu, ale ja sobie to tak wymyśliłem, że jakby takie najbardziej unikalne, powiedzmy, takie w cudzysłowie epickie nazwy, jakby od nich się zaczyna. Czyli w pierwszej kolejności jest coś takiego, co się nazywa Abaddon. Abaddon generalnie ma pewne znaczenie. Jest też taka istota, którą stworzyliśmy w naszym modzie do Disciples 2 w Dzień Evendera Zwiastun Mroku. Właśnie Abaddon, taka istota, która jest w stanie kontrolować zarówno demony, jak i nieumarłych. No i generalnie jest tam pewnie jeszcze jakieś inne opisanie, gdzieś tam w internecie pewnie można poczytać, co oznacza jeszcze taki Abaddon. No tutaj akurat jest to lokacja, a nie żadna istota. W każdym razie, no brzmi to, w zależności od tego, co się przez to rozumuje, jak bardzo się zna znaczenie tego słowa, tym bardziej epickie się to właśnie wydaje, jakby trafne do takiego, do jakby użycia. Właśnie w pierwszej kolejności, może nie tyle w pierwszej kolejności, bo chodzi mi o to, teraz jakby dyskutuję na ten temat, że moim zdaniem Abaddon brzmi epicko i jest jakby najbardziej, jakby najfajniejszą nazwą z tych wszystkich trzech lokacji wewnętrznych, które można spotkać. I to jest właśnie kwestia gustu, tak? Może według was na przykład Abaddon to jest nazwa taka najbardziej lamerska. No ale moim zdaniem najbardziej epicka, więc teraz jaka jest metoda zapamiętania? Właśnie, że od najbardziej epickich do najbardziej lamerskich nazw są te rzeczy. Czyli najpierw jest właśnie Abaddon, później jest otchłań Acheronu, która też brzmi świetnie, i później dopiero jakaś piekielna czeluść. Nie? I czeluść to jest w ogóle lokacja, która już jest w pierwszym akcie, i tutaj po prostu dodaj przymiotnik piekielna i macie jeszcze piekielną czeluść, nie? Czyli tak trochę na skróty poszli twórcy, nazywając to po prostu piekielna czeluść, nie? Ale pierwsze dwie nazwy, no to właśnie tak Abaddon, który naprawdę budzi grozę samo słowo w sobie, jak się ogarnia, o co mniej więcej z tym chodzi.
Później otchłań Acheronu, która no po prostu brzmi świetnie. I później jakaś tam piekielna czeluść jest. Także od najfajniejszych do najgorszych nazw to jest. Nie wiem, czy to wam pomoże zapamiętać, co gdzie jest, w jakiej kolejności, ale mi pomogło i dzięki temu pamiętam tak samo, jak pamiętam właśnie, jakie relikty Kalima są gdzie, nie? W każdym razie mamy w ogóle te minotaury z toporami, te. Na szczęście się psują w miarę szybko. Groźne istoty, nawet na normalu. A na Helu to dopiero będzie. Jak wyleci taki jeden wam z fanatyzmem, wyjątkową szybkością i wyjątkową siłą na przykład. To nic tylko spierdzielać. Nie wiem, jak tak patrzę na to, w jaki sposób to pluje tym ogniem, to tak ciotowato to wygląda. To już kiedyś ta grafika starsza taka się wydawała szersza, większa, taka groźniejsza. A teraz jest jakieś takie sikanie w ogóle, taki sik tym ogniem. Jakieś takie słabe to, no. Słabe, drogie, wolno strzela w ogóle, coś jakieś takie byle jakie. Ale i tak będę to maksował, zobaczymy. Miałem radę od Pyrka, między innymi, żeby właśnie pozostać przy tym, przy tej pierwszej pułapce, przy tej, nie, że ona będzie się i tak lepiej sprawowała ostatecznie, ale dam temu szansę, trzeba przetestować. Zwłaszcza, że to tylko na normal, nie? No ja nie będę z tym biegał na Helu. Nie robię postaci battlenetowej. Więc myślę, że skoro już jesteśmy w piątym akcie, no to pewnie już skończymy sobie z tymi pułapkami. Ciekaw jestem, czy Bala będę wolał właśnie zabijać z tą pułapką, czy z tą pułapką, nie? No mam nadzieję, że będę wolał jednak z tą, bo mam zamiar ją maksować i mam nadzieję, że wyjdzie lepiej. Pierść. Jaredowy kamień. Myślałem, że bosior, ale nie. Potrzebuję many. Nie potrzebujesz many, bo nie potrzebujesz rzucać bombki, jak się okazuje. Zamknięta była. Klejnot. Opika jakaś, ale co nie. Idziemy stąd. Teraz też przebieganie, chodzenie się tu przyda, żeby się szybciej stąd wydostać. Też przydatne w ogóle do tego, żeby nam kondycja może nie tyle wolniej spadała, co... Bo to wcale nie sprawia, że kondycja wolniej nam spada, tylko dzięki temu, że szybciej biegamy, szybciej dochodzimy do miejsca, do którego chcemy dobiec i w efekcie overall tej kondycji stracimy mniej, nie? Tak to wygląda, tak to się prezentuje. Pamiętam właśnie zabójczynią zawsze, jak dochodziłem do tej umiejętności na szóstym poziomie. Jak wbijałem szósty poziom, to w zasadzie chyba od razu pierwsze co to chyba to brałem. Nieważne po co szedłem. Po prostu to było zbyt fajne dla mnie. I od szóstego poziomu już nigdy nie miałem problemów z kondycją. Tak samo jak się gra tym druidem pod wilkołaka. Tak mamy przemianę wilkołaka, chyba już od pierwszego poziomu w zasadzie. Czy tam od drugiego, bo trzeba tam, wiadomo, dobić ten poziom i sobie to wziąć. No to też w momencie, jak już my jesteśmy tym wilkołakiem, to jak biegamy w formie wilkołaka, to już nie mamy problemów z kondycją. Przynajmniej tak, też to, tak to zapamiętałem, przynajmniej. To wypas tnące pazury. I tcheletchowe takie, nie? Tylko no... Wiecie, no to są takie pierwszopoziomowe, zwykłe szponiki, które nic nie dają. Mogłyby się trafić takie drugopoziomowe, trzyslotowe, które miałyby jeszcze jakieś umiejętności dla, na przykład do dyscyplin cienia, czy do właśnie tych sztuk, jak to tam się nazywało? Sztuki walki, no. Mogłoby mieć, jak najbardziej.
bo i Tcheletha robić w takiej byle jakiej, w ogóle tam trzeba iść w górę, w prawo. Jeszcze do ani jednych tych zabudowań nie doszliśmy, tak? Do fortyfikacji. No co za pajac. Ile ty masz tej zręczności? 65 dopiero, panie. Ale drugopoziomowa bronka już na niego czeka, nie? Tyle dobrego. Sobie skorzysta. I potrzebujemy znaleźć jakąś tiarę, nie? Żeby dać do Charsi. Może by nam zrobiła coś fajnego. Będziemy próbować. Tam korci, żeby dać jakąś zbrojkę, coś tego, ale tam... Będę próbował jednak z tą tiarą chyba. Nawet jeżeli mi się nie wygeneruje nic przydatnego, to może ogólnie będzie coś przydatne dla jakiejś innej postaci, z której ja pewnie nie skorzystam, ale może będzie wykorzystane na sprzedaż, może brat wykorzysta. To mogę przez w ogóle drzwi postawić tę pułapkę. Potrzebuję many. Jak tak biją mnie z tego inferna swojego zwierzy, to aż mi się zachciało grać czarodziejką w tym momencie, z pewnego powodu. Gdy czarodziejką tutaj grałem pierwszy raz w życiu i testowałem jej lodowe tarcze, to ta trzecia, ta ostatnia, tam lodowata zbroja, czy zmrażająca, czy jakoś tak, nie pamiętam jak ona się nazywała, ta, która sprawiała, że jeżeli otrzymaliśmy jakiś atak dystansowy, no to wtedy lodowy pocisk chyba, ten koles taki, ten słabszy lodowy czar był wystrzeliwany w tym samym kierunku, z którego pocisk poleciał. I to było beznadziejne strasznie, bo byliśmy już, bo ta umiejętność, ta tarcza była chyba albo do 24, albo do 30 poziomu, nie pamiętam. No i spodziewamy się, że ta zbrojka, ta tarczka będzie w miarę użyteczna, będzie lepsza od poprzednich. Się okazuje, że odbija niby ten kolec, ale no bił obrażenia takie jak lodowy kolec by bił na pierwszym chyba poziomie, czy coś takiego. No bardzo malutko w każdym razie to biło. Tyle co nic. I właśnie jak takie chochliki tam nas biły tymi swoimi pociskami, te kolce niby tam w nich leciały, to tam praktycznie nic im obrażeń nie zadawały. Czasami nawet w ogóle nie trafiały, bo wiadomo, że te chochliki to są mobilne, teleportują się i w efekcie unikały tych kolców. Ale jeżeli chodzi o te inferna właśnie zwierzę albo z tego miażdżyciela, to te inferna jakby atakują dystansowo z takimi bardzo szybkimi tikami. Tam widać, że to zdrowie nam spada tam jakoś tak po 3, 4, 3, 4, 3, 4. Ale tak naprawdę to HP nam prawdopodobnie spada po 1, tylko że kula nie aktualizuje tych obrażeń aż tak dokładnie, żeby tak po 1 tak szybko spadało, tylko właśnie tam nalicza te tiki i tak jakoś aktualizuje co jakiś czas. I w efekcie tak naprawdę jak to inferno nas bije, no to te obrażenia są w bardzo szybkim czasie, w bardzo krótkim odstępie czasowym są te tiki. W efekcie jak nas właśnie tym infernem traktowali, to taka cała seria, taka cała chmara, taki kolec za kolcem dosłownie był wystrzeliwany w stronę tego przeciwnika, który traktował nas infernem. I mimo iż te obrażenia tych kolców były żałosne, to ta istota autentycznie się rozpuszczała z tymi obrażeniami. Cała masa tych kolców po prostu tak ładowała i tak zjeżdżała to życie niesamowicie satysfakcjonująco i w miarę szybko naprawdę. Ja to pamiętam, że akurat na takie inferna upierdliwe to tamta zbrojka była fajna. Znaczy była i efektowna i efektywna jednocześnie. Ale overall, jako że no nie mogliśmy liczyć na to, że wszędzie jakieś inferno będzie nas biło, tylko jednak jakieś tam strzały właśnie z łuku, jakieś tam pociski tych sukub, kusicielek czy coś, te blat stary czy co to tam jest, no to overall no to nie było później w żaden sposób opłacalne.
I ostatecznie się okazuje, że chyba ta druga z kolei zbrojka była chyba najskuteczniejsza. Ona chyba dawała najwięcej obrony, plus jeszcze zamrażała przeciwników. Nie spowalniała, tylko zamrożenie takie autentyczne dawała melesom. Zbroja płytowa, żółta taka. No to... to może być coś ciekawego. Ostrozębny pogromca, dzień dobry. Dobra, pierwsza piątka uratowana. Prawdopodobnie na tej samej wysokości będzie kolejna piątka tam gdzieś dalej. Bo w tych pierwszych zabudowaniach nikogo nie było. Więc zakładam, że tutaj będzie po prostu ich 10 od razu. W ogóle może identyfikację. Zaklinanie tylko to. No ale dobra, niech będzie. Znaczy, no to mogę dać najemnikowi. Dostanie więcej obrony. Trochę straci zdrowia. Szybkość odzyskiwania równowagi może mu się przyda. Zręczność na pewno mu się przyda. To szybciej do 80 dobije. Jakaś odporność na truciznę lekka. Niech ma. Mogę sprzedać ten napierśnik też pewnie z jakieś 7 czy 8 tysięcy pójdzie. Może nawet więcej. Co tu mnie blokuje? Coś tu mnie blokuje. Nie wiem co. Nie wiem. No nic, nieważne, idziemy inną drogą. No tu jest kolejna piątka. Nie pomogę wam. Nie. No i pomogłem przez przypadek. Łapka zniszczyła przejście. Dobra, w tym odcinku jeszcze będę chciał na pewno zaliczyć, no na pewno tego questa do końca. W kolejnej lokacji punkt nawigacyjny i lokacja poboczna. Sobie to załatwimy już. I w jeszcze kolejnym odcinku dopiero będziemy się wbijać w kryształowe przejście prawdopodobnie. I będziemy ratować Anię. Ćwiekowana zbroja, nieważne, za słabe to. No siema. No nie wiem, panowie. Pomagać, nie pomagać? Pułapka im pomogła. Talizman. Nie, za słabe. Obrażenia, które tam są, nie będą mi nic dawały, bo jestem pod pułapki. Nawet jeżeli bym był teraz pod dyscypliny cienia, to te obrażenia są za niskie. Kogo my tu mamy? Kolegę. Okogłowa. Koronowa tarcza. A to taka jest. Kolczugę chyba oleję. No, bo kolczuga to jest taka, no... Nie, to oleję. Nie sądzę, żeby tam było coś przydatnego. Cię mogę z ciekawości podnieść, zidentyfikuję, zobaczę jak wyjdę, ale nie będę tego brał raczej na sprzedaż. Chociaż pewnie byłoby też w miarę drogie. Jakby jakiś tam przyzwoity bonus do obrony się trafił, no to... Możemy przy okazji odebrać runy, ale to za chwilę, bo teraz byśmy albo ich nie odebrali w ogóle, albo by plasnęły na ziemię. 8000, spoko. 5900, tak, okej. 2200 mało, ponad 10 to do sprzedania, bo słabe. 5 do siły to nieważne. Daj mi w razie czego identyfikację jedną. I w sumie na razie tyle, co bym tu chciał. Przejdźmy się jeszcze do Larzuka.
Miłego dnia. Mhm. Dodatkowe złoto. Fajne rękawiczki się trafiły, a będę, kurczę, z nimi jeszcze na koszmarze biegał, ja wam powiem, jak ja wam mówię. Znaczy, na pewno będę z nimi na koszmarze biegał, tylko ja chciałem powiedzieć bardziej, że będę z nimi biegał cały koszmar. Że aż do Hela, ale no... Może nie aż tak, może przesadzam. Ale no, no fajne rękawiczki się trafiły. Dobra. Runki odebrać? Mogę odebrać już w sumie. Jestem. Dzięki. No siema. Dobra, i teraz tak. Mamy przede wszystkim Orta naszego pierwszego. Rala mamy trzeciego i mamy Tala piątego. Można by zrobić transmutację i uzyskalibyśmy kolejnego Rala pewnie, tak? A Shael od którego poziomu był? W którym miejscu był Shael? Jak się Shael łączyło, to się dostawało... Sola? Czy jak to tam było? Już nie pamiętam. Kompletnie nie pamiętam. No w każdym razie, na razie nieważne. Mógłbym zrobić sobie już tę przysięgę niby, ale nie pali się. Jest miejsce na klej, no to odporność na trucizny też. Wiązki błyskawic jakieś. Nie, słabe. Znaczy, ja mogę podnieść na sprzedaż, tam pewnie będzie z 10 tysięcy też za to, ale to... Nie jest to jakieś mandatory. I tutaj punkt nawigacyjny i lokacja poboczna. Bo przejścia na kryształowe przejście to nie będziemy szukać, bo wiadomo gdzie jest. Zawsze w tym samym miejscu, na samym końcu, w ścianie, idealnie po środku. Bronione przez niszczy skałę, który zawsze ma przekleństwo. Czyli tak, no na pewno poboczną lokację chcemy znaleźć. A to czy będzie pierwszy punkt nawigacyjny, czy poboczna lokacja, to bez większego znaczenia. No i tak, tu już jest niezły syf, nie? Głośno. Gladius dobrej jakości. Zawsze mnie to dziwiło, że oni tą eksplozją jeszcze zadawali obrażenie od zimna jakieś, że jakieś tam przymrożenie było. To mogę wziąć obręcz jakaś tutaj. Nic nie daje, jednoslotowa. Zaraz poziom będzie. Pitewny kostur, mogę sprawdzić. Nic nie daje. Jest lokacja poboczna, wchodzimy od razu i tutaj będzie otchłań Acheronu, tak? Lokacja również z epicką nazwą, ale moim zdaniem gorsza niż Abaddon. Ejku, nie kontrol. Shift, tak? Otchłań Acheronu. Dobra. Czy tutaj też będą minotaury z toporami? Czy będą może jakieś sukuby? Są minotaury. Łascy nocy. Jest poziomka. Bierzemy żywotność, bo mało mamy. Bierzemy dalej ślad Inferna. Przy okazji też wzmacniając to i to, wiadomo. To ma w ogóle lepsze obrażenie od tego. Fajnie, fajnie. Pobawię się tym śladem Inferna trochę.
To, że ma ten attack speed taki słaby i ten zasięg taki w linii prostej, to jest jakieś takie rozczarowujące, nie? Ale... I nie wyprowadza z równowagi. Niezły zasięg ma w sumie. No coś tam wyprowadza jednak. Zwiększy się temu obrażenie jeszcze bardziej i będzie pewnie kosiło. Zobaczymy. O chuj, ale biją. Dobra, koniec zabawy. Więcej was tam matka nie miała? Bojowy kaptur. No proszę. Jaką obronę wywaliło w kapturze. No tu już się skuszę. Dzięki. No to niepotrzebnie zidentyfikowałem. Whatever. Ale no. Na pierśnik dwuslotowy pod taletcha. Trzyslotowy. Ale słabe by było i tak, obrona kiepska. Porobionec, o pani. Tutaj może dwuslotowe, jest dwuslotowe eteryczne pod taletcha. No tak, nie może być naprawiony. W ogóle te dwa gniazda tak po przecinku tam. Zawsze tak było? Było tak? Really? Leczenie mana, większe leczenie może być. Proszę tam nie mutować ich w tych eksplodujących. Dawaj go tam, dobrze. Demoniczny pas, drugopoziomowy, szkieletowa głowa, może będzie droga. Mana, jakieś tam leczenie mniejsze. No demoniczny pas unikatowy, to by był sznuruszu, nie? Nie? To by było to. No jak ja bym chciał sznuruszu dostać na tę serię, sznuruszu ma tam procentową redukcję otrzymywania obrażeń fizycznych. Albo po prostu procentową redukcję wszystkich obrażeń, nie jestem pewien. Ale chyba fizycznych tylko. No w każdym razie bardzo dobre, no bo tylko i wyłącznie unikaty mogą nam załatwić redukcję obrażeń fizycznych. Tak poza tym to trzeba albo iść po prostu flat w HP, albo w obronę, żeby po prostu te fizyczne obrażenia nas nie trafiały. Ale to jest jednak zbyt randomowe. Możemy mieć dużo obrony, mogą nas rzadko trafiać wrogowie,
ale się trafi taki przeciwnik, który będzie miał i wyjątkową siłę, i fanatyzm, jeszcze będziemy mieli przekleństwo nad głową i niby nas klepią, klepią, nic nam nie robią, bo nas nie trafiają, nagle jeden się przebija przez obronę, trafia, one shot, mamy, nie, taki wow. Także takie procentowe redukcje otrzymywanych obrażeń to jest bardzo pożądana sprawa, to jest bardzo ważna sprawa. To jest potrzebne. Sokola Maska to jest druida. Sobie coś ubzdurałem znowu, że coś dla czarodziejki tym razem. Chociaż czarodziejka ma tylko kule, różdżki, rękawiczki, nie rękawiczki, tylko kule, różdżki i laski. Ten jaki kurde, jakiś taki na fanatyzmie mini, takim... Jak dostaje tego buffa z tą animacją czerwoną, tych takich... Nie, chciałem powiedzieć kropelek, ale mi chodzi raczej o efekt upadającej kropli w wodzie lub innej cieczy, która zostawia takie... okręgi rozszerzające się. Ten efekt miał jakąś nazwę, zapomniałem jak to się nazywało. Kojarzy mi się to troszeczkę z ruchami Brawla, ale to jest zupełnie co innego. I to możemy zaobserwować na przykład w jakiejś tam zupie, w której na przykład jakieś takie punktowe okręgi jakiegoś tam tłuszczu na przykład, że się poruszają jakoś na boki, się przemieszczają, coś tego. To był ruch Brawla, z tego co pamiętam. A to co tutaj z tą kapiącą wodą tworzącą te okręgi, to było coś zupełnie innego. Już nie pamiętam, jak to się nazywało. Jakąś nazwę swoją miało. Domek! Stary, dobry domek, taki o. W którym nic nie ma. Jest studzienka. Czy to nie jest... To jest studnia? Nie, to jest... prawdopodobnie miejsce, żeby tam rozgrzewać, tam, żeby wykuwać jakieś miecze. To jest kowadło. No. To nie jest studnia. To jest po prostu mini kuźnia. Taka biedna kuźnia. No ten tu na fanatyzmie jakimś takim. Ściana różka. Beznadziejna. Kuchab. Itchelethowy drugopoziomowy. No nie wiem. Mogę zostawić. Na razie nic lepszego pod ten koszmar nie znaleźliśmy, a z tym nie będę biegał. To jest póki co najlepsza broń drugopoziomowa z trzema slotami. Znaczy drugopoziomowa, najlepsza broń w ogóle trzyslotowa, jaką znaleźliśmy pod Itheletha. Ja bym chciał pod to słówko runiczne sobie pobiegać jednak, trochę pograć pod nim, z nim. Tylko przydałoby się jeszcze jakieś uzdrowienie Manalda, czy jakieś inne przedmioty, co by dawały regenerację zdrowia, żebyśmy nie tracili tego HP od tej złośliwości, bo to jest upierdliwe. Jakaś regeneracja zdrowia by się przydała w biżuterii. Albo, nie wiem, w jakiejś zbrojce może coś. Albo jakieś wykradanie zdrowia w ogóle może. Cokolwiek. Ten jest na speedzie. Tnące pazury żółte. No. Zobaczmy. Szansa na to, że będzie to coś fajniejszego od potencjalnego Itheletha jest znikoma, ale... Zobaczmy. Eteryczne. Nawet już mi się odechciało nawet to sprawdzać, ale sprawdzę z ciekawości. Mimo wszystko. Runka jakaś plasnęła, słyszałem. Tal. No, dużo wybuchających nas spawnili. Skorupa Duriela na sprzedaż. Skirys, czyli drugopoziomowy, nie? Czy trzeciopoziomowe to było? Drugopoziomowe, nie?
Północno zamrożenie, resy, siła, spora obrona. Kirys to był drugopoziomowy, nie? Już nie pamiętam. Ale chyba tak, no bo jakby było trzeciopoziomowe i by miało plus 100 ileś procent do obrony, no to... No to by to koło 1000 by tej obrony tam było wtedy, nie? Jakoś... Szczegół nieśmiertelnego króla. Pasek. Karacenowa zbroja. Droga by była, nie? Nie ma bonusu do obrony, a chcę z ciekawości sprawdzić te szpony. Mógłbyś zginąć. Ognista szczelina. Ło! Minus 79% w ogóle. Fajne też. No takie nowe talizmany porobione, nie? Że zmniejsza naszą odporność, ale za to niweluje niewrażliwość na odporność u wrogów, u botów, przeciwników. I jest punkt nawigacyjny. I z tego, co oglądałem na YouTubie, to te talizmany działają w ten sposób, że obniżają, jeżeli ktoś ma niewrażliwość na jakiś tam żywioł, nieważne jak wysoką niewrażliwość, może być nawet istota na Helu, która ma niewrażliwość na ogień sama z siebie i wyobraźmy sobie, że się trafia bosior tej istoty z odpornością na magię, z zaklętym ogniem i na przykład jeszcze widmowym uderzeniem. To wszystko dodaje jeszcze dodatkowo resy i jeżeli będziemy mieli ten talizman, to bez względu na to, czy ten potwór miał 100% odporności na ogień, czy 200%, bez względu na to, jego odporność jest po prostu zmieniana na 95%. Czy mogę ci pomóc? Czyli dalej jest cholernie odporny niestety, ale już nie jest niewrażliwy. Można go klepać. I to jest szczególnie OP u czarodziejki pod zimno, bo u czarodziejki jest taka właśnie umiejętność tam na końcu, na 30 poziomie, mistrzostwo wodą i zimnem, która sprawia, że czarodziejka nie bije więcej swoimi obrażeniami od zimna, tylko ona obniża odporność na zimno, tylko potwór nie może mieć niewrażliwości. Zaklęcia czarodziejki muszą jakieś tam obrażenia zadawać, żeby ten efekt obniżenia odporności mógł zatrybić. I wystarczy mieć to tam u czarodziejki, tam powiedzmy, że minus 100% obniża tę odporność. Jeżeli przeciwnik będzie miał, załóżmy, nawet i te 99% odporności na zimno, to i tak czarodziejka w niego wchodzi, jakby robiła true damage, nie? Wchodzi jak w masło. Co tu jest? Jest procent do obrażeń. Fajne, ale trochę mało. Skuteczność ataku. Fajne, mało. Bonusowe obrażenia żywiołowe od zimna. To, że tutaj jest tych obrażeń dodatkowych mało, to nawet mi jakoś bardzo nie przeszkadza, ponieważ jest to zimno, więc jakieś tam spowolnienie, zamrożenie jest. Fajne. Procentowe wykradanie many przydatne. Siła mało, ale też przydatne. Odporność jakaś mała. Szkoda, że na truciznę. No i przedmiot eteryczny beznadziejnie. I tak doszedłem do tego opisu przedmiot eteryczny i tak... Tak podsumował, tak dosyć jebicnie, tak... Okej, to nara. A demoniczny pas. Zdrowia 10 daje. No to jest drugopoziomowy, 12 miejsc byśmy mieli już. Tylko szkoda, że oprócz tego zdrowia jeszcze nie daje na przykład 25% odporności na jakieś tam zimno czy coś. Albo na błyskawice najlepiej, bo mamy chyba najmniej na błyskawice, no. Na zimno też w sumie mamy mało. To zostawię. Dobra. To co, kończymy odcinek, nie? Znaleźliśmy punkt nawigacyjny, obadaliśmy też drugą poboczną lokację, tak jak chciałem. Mógłbym zrobić tego Ralord Tala w sumie. Tylko ja bym wolał Ordsola. To jest taki problem, że wolałbym Ordsola. A ja Sola nie mam. No właśnie. Słuchajcie, bo to, żebym Orta zużył, to tam ciul. Mógłbym sobie nawet na upartego pewnie transmutować 3 tale w Rala i 3 rale w Orta, nie? I gitara, nie? Hmm.
Ale nie mamy Sola. W ogóle przydałoby się w jakiejś fajniejszej zbroi, tej tarczy, bo to ona taka słaba. A wiedzę jeszcze w tym odcinku na chwilkę do Ludgoleon, sprawdzę u Fary, czy nie będzie miała jakiejś fajniejszej trzyslotowej zbroi, trójkątnej, nie zbroi, tylko tarczy. Żeby tej obrony dawała nie 14, tylko na przykład 18. Ja wiem, że to jest taka minimalna różnica. Ja te tarcze głównie dla resów będę chciał, a nie dla jakiejś obrony, ale jak już będę robił... Na wszystkie świętości, kurde, jesteś tu znowu, jejku. No i dupa, jednoslotowa. Tutaj szaletchowa taka, 17 obrony. No nie ma, no. No dupa. Będziemy pryzmatyczne amulety robić, nie? Dobra, wiecie co, nie będę się pieścił. Robimy Ralord Tala. Ralord Tal. ...50% do obrony. Dobra, zakładamy to. Tarcza Sigona idzie tam się schować gdzieś. No i szukamy teraz Sola. Itcha Letcha, w razie czego byśmy... Itcha nie mamy, co? Nie, Itch to był w ogóle... Jakoś niżej było, chyba... Po orcie był Itch? No tak. Itch, El, Etch, to tego nie zrobimy. No się, no pewnie się tam uda jakoś do koszmaru dozbierać, mam nadzieję. W każdym razie mógłbym połączyć te tale w Rala. No i szukamy znowu Orta, nie? Przecież Ort... No mógłbym zrobić z Rali Orta, nie? Czy chyba, że z Rali się robiło Itcha, ale chyba nie. Dobra, czyli w kolejnym odcinku wbijamy się w kryształowe przejście. W tym odcinku załatwiliśmy sobie i Abaddona, i Otchłania Charonu. To mamy za sobą. Jest pewna sprawa, teraz mówisz pewnie o Ani. Wolę te mikstury, te mniejsze takie. Bo te super kliknę i od razu mi zupełnie instantowo i wtedy stawiam te pułapki i tracę te manę. Jak wypiję taką gorszą właśnie, no to wtedy ta mana faktycznie się odnawia. Ja stawiam pułapki, się ta mana cofa, się dalej odnawia. Kolejna pułapka, się mana cofa, się dalej odnawia. I to jest tak dużo bardziej ekonomicznie wtedy. Lubię właśnie sobie wypić taką potkę. I wtedy spamować tymi podkami i w efekcie i tak kończę z praktycznie pełną tą pulą many, nie? A pułapki stoją. Także to tak fajnie wtedy działa. No i bym sobie dokupił więcej tej many w razie czego. Miłego dnia. Nie, to. To. I jeszcze jakiś zwój w razie czego na identyfikację. No i to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Także, drodzy Państwo, dziękuję bardzo za uwagę. Byłem Skowron Piąty. Pozdrawiam i polecam. Na razie.